Witajcie w ręcznikowym poradniku. Bez zbędnego przedłużenia, oceńcie, skomentujcie i zapraszam. Dziś lecimy z ulepszeniami ręcznunku szkoły Gryfa. Żeby założyć ręcznunek, trzeba mieć poziom 18. Z poprzedniego odcinka mamy już rozpoczęte poszukiwania 1. U tego samego kowala w Podgajach kupimy drugą mapę Edwina Greloffa, czyli tutaj. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Po przeczytaniu mapy załącza się nam druga część poszukiwań. Najpierw zajmijmy się spodniami. Ich schemat znajduje się w tym miejscu. Warto się tu rozejrzeć. Drugim schematem jest miecz stalowy. Znajduje się on tutaj. Trzeba tylko pokonać kilkunastu bandytów i można brać. Warto się tu rozejrzeć. Trzecim i ostatnim schematem z tej mapy jest schemat na buty. Znajduje się on tutaj. W pobliżu utłuczemy widłogona i skrzynia jest nasza. Pierwszą pozycją z drugiej mapy będzie pancerz. Jego schemat znajduje się w forcie Białego Orła, czyli tutaj. Schemat na miecz srebrny natomiast znajduje się tutaj. Po pokonaniu niedźwiedzia można zapenetrować jaskinię. Schemat na rękawice możemy znaleźć w pobliżu nowego mogilnika, czyli tutaj. Wystarczy pokonać południcę, a następnie odszukać schemat w małej jaskini. Warto się tu rozejrzeć. Skoro mamy schematy, to wypada sprawdzić, czy mamy składniki, aby tych schematów w ogóle użyć. Tutaj macie całą listę.
Zbroję ulepszymy u tych samych rzemieślników, u których ją wykonaliśmy. Tutaj macie staty rynsztunku. A tak rynsztunek wygląda. Widzę, że poradniki Wam się podobają, więc możecie się wkrótce spodziewać kolejnych. Zapraszam również na inne filmy. Do zobaczenia. Chwytam broń, nagle powiększają się źrenice. Słychać grom, niebo przeszywają błyskawice. Prycha koń, wicher targa jego grzywę. Z moich rąk znowu zginie ktoś, jestem najemnikiem. Spoglądam na klingę, jakbym przed sobą miał lustro. Czy naprawdę jestem wilkiem, czy jeszcze istotą ludzką? Odurzony eliksirem, znów nie mogę usnąć. Tak jak nim, nie wiem co jest...